Schönen guten Abend alle. Witam was wszystkich, bracia i siostry. Und ich glaube ganz besonders die Jugend, ja? A szczególnie do młodzieży to kieruję. Als ich Anfang dieser Woche aus Holland losfuhr, gdy na początku tego tygodnia wyjeżdżałem z Holandii, so gab es junge Leute, welche gerne mitgekommen wären. To byli tam też tacy różni młodzi ludzie, którzy by się chętnie ze mną zabrali do Polski. Junge Leute, welche schon mal in Polen gewesen waren. Również i tacy różni, którzy już byli w Polsce. Und sie haben entdeckt, welches wunderbares Land es ist. I oni zrobili odkrycie, że Polska jest cudownym krajem. Und wollte sehr gerne wieder mit zurückkommen. No i chętnie by tutaj znowu przyjechali. Aber ja, es ging jetzt noch nicht. Ale tym razem nie udało się. Ich erinnere mich, dass ich mal, das war vor einigen Jahren, przypominam sobie jakiś pobyt sprzed kilku lat. In ein Jugendlager. To było na jednym z obozów młodzieżowych. Eine Banknote genommen habe. Wziąłem banknot. Es war, ich habe nicht gestohlen, es war mein Eigentum. To nie było kradzione, to było moje własne. Und ich habe den Leuten gefragt, ich weiß nicht. Zapytałem ludzi. Wie viel Zucker kann man dafür kaufen? Zapytałem ludzi, ile cukru można kupić za te pieniądze. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Kilo es war. Ja nie pamiętam, jak mi odpowiedzieli, ile to cukru można było kupić. Und wie viel Butter kann man dafür kaufen? No i ile masła można kupić. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel es war, aber... Ja też nie wiem, ile tych pieniędzy było. Und habe dies gesagt. I tak powiedziałem. Eine Banknote ist nur ein Stückchen Papier. Powiedziałem, że banknot jest po prostu kawałkiem papieru. No ja, es ist was drauf gestempelt. No, coś tam jest jeszcze, jakiś stempel jeszcze jest wydrukowany. An sich ist solch eine Banknote eigentlich, nur hat es keinen Wert, was Papier betrifft. Nur einige Groschen vielleicht. Sam papier, jaki jest użyty na zrobienie banknotu, ma właściwie niewielką wartość, parę groszy może. Auf diese Banknote steht 50 Zloty. Na tym banknocie jest wypisana wartość jego, 50 Zlotych. Und obwohl das Stück Papier an sich ganz wenig wert ist, kann man doch einige Sachen dafür kaufen. Ale pomimo, że ten banknot w zasadzie nie ma nadzwyczajnej wartości, można za niego coś kupić. Es gibt Menschen, welche viele von solchen Banknoten oder größere haben. Są ludzie, którzy mają większe sumy pieniędzy. Und es gibt Menschen, die weniger haben. Są inni ludzie, którzy mają mniej. Aber wir haben damals im Jugendlager einen Vergleich gemacht. I wtedy, kiedy byłem na tym obozie młodzieżowym, żeśmy takie porównanie zrobili. Unser Leben ist eigentlich auch zu vergleichen mit einer Banknote. Właściwie nasze życie można by przyrównać do właśnie takiego banknotu. Gott hat uns geschaffen. Bóg nas stworzył. Uns das Leben gegeben. I dał nam życie. Und wir können das Leben gebrauchen. I my możemy to życie prawidłowo użyć. Und als ich darüber gesprochen habe, kiedy o tym mówiłem, habe ich eine Dose Streichhölzer genommen. Wziąłem pudełko zapałek. Ich habe ein Streichholz rausgenommen. Wziąłem zapałkę z pudełka. Und angezündet. I zapaliłem. Und ich habe es ganz nah zur Banknote gehalten. I tak trzymałem tę palącą się zapałkę blisko tego banknotu. Und jeder hat ganz interessiert zugeschaut. No i każdy z ogromnym zainteresowaniem zaczął się patrzeć na to, co robię. Die meisten Menschen sind interessiert, wenn es um Geld geht. Większość ludzi się interesuje, jeśli chodzi o sprawy pieniędzy. Und ich habe Bender Streichholz ganz nah zum Bankbillett gehalten. I tę palącą się zapałkę przybliżyłem tak do tego banknotu. Ich habe so nah gehalten, dass es da angefangen hat zu brennen. I zbliżyłem ten banknot tak blisko zapałki, że on zaczął się palić. Und die Spannung stieg. I ja czułem, że napięcie wśród ludzi rośnie. Jeder gedacht, ach, mach schnell aus. I każdy myślał sobie, no zgaśniesz ten banknot. Was wird geschehen? Co się też stanie? Ein jeder hatte Mitleid mit der Banknote. Każdy miał współczucie dla tego banknotu. Aber ich habe es nicht ausgemacht, ausgelöscht. Ale ja nie zgasiłem. Und die ganze Banknote ist verbrannt. I cały ten banknot spłonął. Und ich habe nur ein bisschen Asche in der Hand gehalten. I zostało mi w ręce tylko troszkę popiołu. Das ist doch dumm, nicht?
Głupi przykład, co? Ja, solche dumme Sachen machen Menschen, welche aus Holland kommen. No, ludzie, którzy przyjeżdżają z Holandii, robią czasami takie głupie rzeczy. Aber ich wollte etwas deutlich machen. Ale ja chciałem w ten sposób coś zilustrować. Gott hat uns als Banknote geschaffen. Bóg stworzył nas tak jakby na wzór jakichś banknotów. Etwas viel besseres natürlich. Rzecz jasna, jesteśmy kimś więcej niż banknotem po prostu. Und unser Leben kann gebraucht werden. I nasze życie może być dobrze, prawidłowo używane. Sagen wir so, wir können viel dafür kaufen. Powiedzmy w ten sposób, możemy wnieść wielką wartość. Wir können viel Segen sein. Możemy być wielkim błogosławieństwem. Aber viele Menschen verbrennen ihr Leben. Ale to jest tak, że wiele ludzi niszczy, pali swoje życie. Habe gehört, dass hier in auch gesehen, dass es ziemlich viel Alkoholismus gibt in Polen. Słyszałem, a też i widziałem nawet, że w Polsce jest bardzo rozpowszechnione pijaństwo, alkoholizm. Ich fuhr voriges Jahr irgendwo in Polen. W ubiegłym roku byłem w Polsce i jechałem gdzieś. Und es standen Menschen an der Seite. I widziałem ludzi stojących. Und haben so Bewegung gemacht. Na z boku drogi, którzy rękami machali. Das muss etwas los sein. I pomyślałem, że coś się pewno wydarzyło. Jemand nas besaß, vielleicht ist eine Brücke kaputt. Ktoś to przy mnie siedział, powiedział do mnie, może most się gdzieś zawalił. Aber nein, ich habe langsam gefahren. Nie. Było inaczej, zacząłem wolno jechać. Da lag ein Mann auf der Straße. I zobaczyłem człowieka leżącego na ulicy. Gehalten. Zatrzymałem wóz. Haben den Puls gefühlt. Wziąłem go za rękę i zbadałem jego puls. Ich dachte, es sei überfahren von einem Wagen. Ja myślałem, że to jest człowiek, którego jakiś inny samochód przejechał. Aber lebte noch. Nie, ten człowiek był żywy. Und hat angefangen sich zu bewegen. I po jakimś czasie zaczął się nawet ruszać. Er war nur trunken. On był tylko pijany. Hat sich mitten auf die Straße hingelegt. Pijany był i położył się na jezdni. Bei uns in Holland ist es heutzutage sehr schlimm mit den Drogerien. Jeśli chodzi o Holandię, to u nas szczególnie trudna sytuacja jest z narkotykami. Regelmäßig sterben junge Menschen. Regularnie z tego powodu umierają, giną młodzi ludzie. Die Banknote, welche sie von Gott empfangen haben. Można powiedzieć, że oni są tymi banknotami. To, co oni od Boga otrzymali jako te jego banknoty, bleibt nur ein bisschen Asche übrig. Niszczą i zostaje po tym tylko kubka popiołu. Sie haben für nichts gelebt. A więc żyją bez celu. No ja, sie haben auch Schaden angerichtet. No i jeszcze na dodatek różnego rodzaju szkody sprawiają. Ich habe sie schon mal erzählt, meine Freundin ist vor kurzem gestorben. Mówiłem niedawno, że jeden z moich przyjaciół umarł. Und Mensch habe gesagt, er hat aber nicht umsonst gelebt. I na tej uroczystości pogrzebowej byli tacy, którzy powiedzieli w ten sposób. Ten człowiek nie żył tak, jego życie nie przeleciało tak bez wartości. Er hat seine Banknote gut benutzt. Można powiedzieć, on ten swój banknot użył we właściwy sposób. Nun habe ich heute Abend zwei Banknote aus der Bibel in Gedanken. I dzisiaj na wieczór mam na sercu, żeby pomówić o takich dwóch banknotach wyjętych z Biblii. Zwei junge Männer. To są dwaj młodzi ludzie. Es hätten auch junge Frauen sein können. To mogłyby być, w tym przypadku to są młodzi ludzie, mężczyźni, ale to by mogły być też i młode kobiety, dziewczęta. Denn durch die ganze Bibel hin. I w całej Biblii. Da sehen wir junge Männer. Widzimy młodych mężczyzn. Wir denken Abel. Na przykład myślimy o Ablu. Und andere, welche ihr Leben dem Herrn hingegeben haben. Albo o innych osobach, które swoje życie poświęciły Bogu. Und andere. Albo inne osoby. Haben die Banknot ihres Lebens verbrennt. To są osoby, które tę wartość, te banknoty swego życia zniszczyły, straciły. Das finden wir in der Bibel. Mamy takie przykłady w Biblii. Das finden wir in der ganzen Geschichte. I takie przykłady mamy w całej historii ludzkiej. Denn die Geschichte der Völker ist die Geschichte von Menschen. Ponieważ historia narodów to jest historia ludzi. Es hat Menschen gegeben. Byli ludzie. Mit große Möglichkeiten. Ludzie, którzy mieli ogromne możliwości. Die Welt heutzutage. I świat żyjący w dzisiejszych dniach. Wäre völlig anders gewesen. Byłby zupełnie inny. Wenn Adolf Hitler sich nicht den Teufel, sondern Jesus ergeben hätte.
Gdyby Adolf Hitler oddał się Jezusowi, a nie oddał się diabłu. Und Gott hat uns alle Möglichkeiten gegeben. I też i nam Bóg dał wszystkie możliwości. Vielleicht sagt jemand, ja, ich bin aber nur eine ganz kleine Banknote. Może ktoś tak powiedzieć, no dobrze, ale ja jestem takim banknotem mającym małą wartość. Ob wir eine große Banknote oder eine kleine sind. Ale wszystko jedno, czy jesteśmy banknotami mającymi wysoką czy małą wartość. Wir können die Banknote gebrauchen oder verbrennen. Możemy je używać albo zniszczyć. Manche Leute klagen darüber, dass die Umstände immer gegen sind. Niektórzy ludzie mają taki zwyczaj, żeby narzekać ciągle na okoliczności albo na sytuację. Ja, der hat immer Glück. Opowiadają tak, no ten człowiek to ma zawsze szczęście. Und jene hat immer Glück. Albo ten drugi to ma zawsze szczęście. Aber mir geht's immer schlecht. Ale mnie to tak się źle wiedzie. Ja, wo mal das Gefühl gehabt, ja? Obwohl mal das Gefühl gehabt, mir geht's immer schlecht. Mają takie uczucie, że im się ciągle źle wiedzie. Es war ein Mann. Był pewien człowiek. Und er hatte wunderbare Umstände. I można powiedzieć, że ten człowiek miał ogromne możliwości. Er war der Sohn des größten Königs von Israel. To był syn największego króla w Izraelu. Es war eine Zeit von Frieden. I on żył w okresie, kiedy panował pokój. Ein wunderbares Friedensreich. To było w czasach cudownego królestwa pokoju. Das Reich Israel hat sich gewaltig ausgebreitet über alle Länder ringsherum. Królestwo izraelskie rozszerzyło się i rozprzestrzeniło swoje wpływy nawet na okoliczne narody. Wer war dieser mächtige König? Któż był tym potężnym królem? In diesem wunderbaren Friedensreich? W tym wielkim królestwie pokoju? Salomon. Salomon, si, ja. Und wie hieß sein Sohn? A jak się nazywał jego syn? Rehabiam. Rehabiam. Ja. Also Rehabiam hat ein wunderbar großes Reich geerbt. A więc Rehabiam odziedziczył wielkie królestwo. Er hat, war sehr, sehr reich. Był bardzo bogaty. Hatte sehr große Macht. I miał ogromne wpływy. Er hatte alles Mögliche. Mógł bardzo wiele uczynić. Er hatte wunderbare Möglichkeiten. Miał wspaniałe możliwości, ogromne możliwości. Gewaltig große Banknote. Można o nim powiedzieć, to był banknot wystawiony na ogromną sumę. Er hätte für Millionen, aber Millionen Menschen zum Segen sein können. On by mógł być błogosławieństwem dla milionów ludzi. Und doch. A jednakże? Es steht nicht in der Bibel, dass er das Falsche tun wollte. Nie jest napisane w Biblii, że on chciał robić jakieś złe rzeczy. Aber irgendwo. Ale jednakże. Ging es verkehrt. Jego życie źle się potoczyło. Er hatte solche große Möglichkeiten. Miał ogromne możliwości. Frieden in der Welt. I pokój panował na świecie. Ein mächtiges Reich. I miał potężne królestwo. Reichtum. A bogactwo miał. Große Macht. Miał wielkie wpływy, siłę wielką. Und doch. A jednakże. Seine Banknote hat er verbrannt. Swój banknot on zniszczył. Und ich denke, gedenke einen anderen jungen Mann. Mam też na myśli innego młodego człowieka. Der war noch jünger. Ten był jeszcze młodszy. Aber der lebte nicht in Friedenszeit, sondern Kriegszeit. Ale to był człowiek, który nie żył z kolei w czasie pokoju, ale w czasie wojny. Wie Rehabiam hat er auch in Jerusalem gewohnt, nur später. Tak jak Rehabiam mieszkał w Jerozolimie, z tym, że w troszkę późniejszym okresie mieszkał. Er war gläubig. Był wierzący człowiek. Ich nehme an, seine Eltern auch. I przyjmuję, że jego rodzice też byli wierzący. Aber das Volk Israel hatte gegen Gott gesündigt. Ale lud izraelski zgrzeszył przeciwko Bogu. Und eines Tages, da war eine Armee rings um die Stadt herum. I pewnego dnia wroga armia otoczyła miasto wokół. Der Krieg war gekommen. I zaczęła się wojna. Wir alle fürchten den Krieg. My wszyscy boimy się wojny. Keiner will gerne Krieg. Nikt z nas nie lubi wojny. Die ganze Welt will den Frieden. I cały świat dzisiaj też chce pokoju. Doch gibt's immer wieder Kriege. A jednakże ciągle na nowo dzieją gdzieś się wojny. Wir möchten es nicht gerne. My chcielibyśmy, żeby nie było wojen. Aber manche Leute fürchten doch, es könnte einen dritten Weltkrieg geben. Ale i dzisiaj są ludzie, którzy mają obawy, przeżywają lęki, że nawet trzecia wojna światowa może być. Aber dieser junge Mann war gläubig. Ale ten młody człowiek, o którym mówię, to był wierzący człowiek.
Die Bibel sagt es nicht. Biblia tego nie mówi. Aber ich kann mich vorstellen, dass er zu Gott gebetet hat. Ale wyobrażam sobie, że on się modlił do Boga. O Gott, willst du uns doch bewahren? I on się modlił w ten sposób. O Boże, Ty możesz nas zachować. Der Feind ist so stark. Ten wróg jest taki potężny. Und seine Mutter wird ihm gesagt haben, Gott erhört Gebet. A matka zapewne mówiła mu też, Bóg wysłuchuje modlitw. Aber was geschah? Ale co się stało? Jerusalem wurde eingenommen. Jerozolimę zajęto. Er wurde nicht getötet, wurde gefangen genommen. I ten człowiek nie został zabity, ale został jeńcem. Und eines Tages, i pewnego dnia, da ging er mit einer ganz großen Gruppe Menschen, ganz weit weg in ein anderes Land, in die Sklaverei. I pewnego dnia razem z grupą ludzi został wypędzony do innego kraju i tam był niewolnikiem. Die Mutter hat gesagt, Gott erhört Gebet. Matka powiedziała jemu, że Bóg wysłuchuje modlitwy. Aber sein Gebet war nicht erhört. Ale jego modlitwa nie została wysłuchana. Und da geht er eine unbekannte Zukunft entgegen. I on musiał iść i spotkać nieznaną dla siebie przyszłość. Nie wiedział, co go czekać będzie. Er wusste, es gibt zwei Möglichkeiten. On wiedział, że są tylko dwie możliwości. Entweder werde ich getötet. Jedno wiedział. Albo zginie. Oder ich bleib mein ganzes Leben Sklave. Albo do końca życia będzie niewolnikiem. Er wird wahrscheinlich unterwegs auch die erste Nacht geruht haben. Być może kiedy byli w podróży i kiedy on był w pierwszej nocy na takim postoju, na odpoczynku. Aby geschlafen hat. Czy on spał wtedy? Er hat zum letzten Mal seine Stadt gesehen. Widział wtedy po raz ostatni swoje miasto. Den ganzen Tag ist er gegangen mit allen anderen Sklaven zusammen. Cały dzień szedł z innymi ludźmi, którzy stali się niewolnikami. Welche furchtbare Gefühle müssen gehabt haben. Jakież on musiał mieć straszne uczucia w sercu, jaki smutek. Er ging dem Tod oder die Sklaverei entgegen. Wiedział, że spotka go śmierć, a w każdym razie spotka go niewola. Und er ging den zweiten Tag. I drugi dzień się zaczął. Und den dritten Tag. I później trzeci dzień. Vielleicht hat die Reise wochenlang gedauert. Może ta podróż trwała całymi tygodniami. Und er kommt dort in ein ganz fremden Land. I znalazł się wreszcie w zupełnie obcym kraju. Man kann die Gefühle nicht beschreiben. Trudno opisać jest uczucia czy przeżycia tego człowieka. Rehabiam hatte Frieden. Rehabiam żył w okresie pokoju. Macht. I miał moc. Reichtum. I bogactwo. Dieser junge Mann. A ten młody człowiek. Hatte Krieg. Żył w okresie wojny. Er war ein Sklave. Został niewolnikiem. Er war arm. I był nędzarzem. Er hatte keine Zukunft. I nie miał żadnej przyszłości. Da kam er dort im fremden Land. I znalazł się w zupełnie obcym kraju. Und er wurde nicht getötet. On nie zginął, nie został zabity. Also, aber dann Sklave bleiben. A więc miał zostać do końca życia niewolnikiem. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man ihn getötet hätte, hätte gedacht. Może myślał nawet w ten sposób. Byłoby lepiej, żebym zginął, niż być do końca życia niewolnikiem. Was wird dieser junge Mann viel oft Heimweh gehabt haben. Zapewne ten człowiek przeżywał ogromną tęsknotę za swoim rodzinnym miastem. Was wird oft gedacht haben an seinem Heim in Jerusalem. Zapewne często myślał o swoim domu, swoim mieszkaniu, które zostało w Jerozolimie. Was wird oft an seine Mutter gedacht haben. Zapewne często myślał o swojej matce. Was wird oft zurückgedacht haben an die unbesorgte Jugend, welche gekannt hatte. I schöne Jugend. Ja, i często wspominał te piękne dni młodości, które spędził w Jerozolimie. Und da ist er. No i był w niewoli. Sklave. Był niewolnikiem. Ale es schien, er hat doch ein bisschen Glück. Wygląda na to, że jednakże ten człowiek miał trochę szczęścia. Denn der König, ponieważ król, hat gesagt, suche mir einige junge Männer aus. Król powiedział w ten sposób: wyszukajcie mi różnych młodych ludzi. Und ich werde ihnen die Gelegenheit geben zu studieren. I ja umożliwię im studiowanie. Wie hieß dieser junge Mann? Jak się ten młody człowiek nazywał? Daniel. Ja. A so. Vielleicht doch noch ein bisschen Glück, endlich. A więc może wreszcie ten człowiek znalazł trochę szczęścia. Wenn er in Jerusalem geblieben wäre, gdyby pozostał w Jerozolimie, wäre vielleicht wahrscheinlich auf die Universität gegangen. Zapewne chodziłby na uniwersytet. Wollte gerne studieren, weiterkommen im Leben. Zapewne chciałby studiować, żeby później dalej żyć i mieć jakieś ciekawe życie. Nun ist er weit vom Hause.
Ale był daleko od domu. Aber er bekommt wieder die Gelegenheit zu studieren. Ale tam, gdzie był daleko od domu, otworzyła się przed nim możliwość pójścia na studia. Er ist nicht getötet. Nie zginął. Und i er bleibt auch kein Sklave. I nie został niewolnikiem. Er kann student werden. Mógł zostać studentem. Es gibt dort in Babylon gab es keinen 8-monatigen Bibelkursus. Tam w Babilonie nie organizowano 8-miesięcznej szkoły biblijnej. Aber er konnte studieren. Ale ten człowiek mógł studiować. He, das war doch besser als nichts. No i tak sobie może myślał. Zapewne to jest lepsza sytuacja niż nic nie mieć. Er konnte hier ein ganz neues Leben anfangen. Mógł rozpocząć nowe życie. Das gab neue Möglichkeiten. Otworzyły się przed nim nowe możliwości. Vielleicht könnte sich hocharbeiten, studium. Być może te studia mu dobrze szły i on dobre wyniki osiągał. Es war nur, ja, eine kleine Schwierigkeit. Tylko jedna trudność się pojawiła. Dort in Babylon, da hatte der König Nebukadnezar für die Speisen gesorgt. Tam w Babilonie król Nabuchodonozor troszczył się o potrawy, o jedzenie. Die Studenten hier haben gute Schwestern, welche das Essen für sie kochen. Bracia, którzy są w szkole biblijnej, mają tutaj dobre siostry, które gotują smaczne jedzenie. Und Nebuchadnezzar hat auch dafür gesorgt, dass sie gut zu essen kriegen sollten. A z kolei w Babilonii Nabuchodonozor troszczył się o to, żeby tamci ludzie dostawali odpowiednie jedzenie. Und er hat bestimmt, was sie essen sollten. I król decydował o tym, co oni mieli jeść. Und es war wunderbares, gutes Essen. I to było fantastycznie smaczne jedzenie. Aber, ale es waren Sachen, welche von Gott verboten waren. Ale dawano do jedzenia takie rzeczy, które Bóg zabronił jeść. Und da kam der Kampf. I wtedy rozpoczęła się walka. Was musste Daniel tun? Co miał Daniel robić? Wenn er verweigern würde, die Speise des Königs zu essen, gdyby zrobił tak, gdyby odrzucił te potrawy, które król nakazał spożywać, was würde geschehen? To co by się z nim stało? Wahrscheinlich Kopf ab. Prawdopodobnie by go skrócono o głowę. Was könnte er gedacht haben? Cóż on sobie mógł myśleć? Also, ich habe eine neue Zukunft vor mir. Być może tak myślał. Otwiera się przede mną nowa przyszłość. Ich habe Möglichkeiten zu studieren. Dają mi możliwość studiowania. Ich kann im Leben weiterkommen hier. I będę mógł moje życie w dalszym ciągu jakoś ukształtować. Ich kann Einfluss kriegen, Macht kriegen. Być może później po tych studiach zdobędę jakieś stanowisko, dorobię się czegoś, zacznę coś znaczyć. Aber es war eine andere Stimme in seinem Herzen. Ale w jego sercu rozlegał się też i drugi głos. Aber das Essen darfst du nicht. Tego jedzenia nie powinieneś jeść. Ach ja, aber in Holland haben Sprichwort. In Rom tut man in Rom tut. W Holandii mamy takie przysłowie, że jak Rzym coś powiedział, to trzeba to robić. Wenn ich in Jerusalem wäre, on tak sobie myślał, gdybym był w Jerozolimie, hätte diese Speisen nicht gegessen. To bym nie musiał jeść tych potraw. Dann wäre Gott treu geblieben. To bym mógł być wierny Bogu. Aber hier bin ich weit vom Hause. Ale tutaj jestem daleko od domu. Und Gott hat zugelassen, dass ich in die Gefangenschaft gekommen bin. I Bóg dopuścił do tego, że ja się znalazłem w niewoli. Und Gott hat mein Gebet nicht gehört. Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy. Und wenn ich verweige das zu tun, i teraz jeśli ja odrzucę te potrawy, które mnie proponują, ich meine ganze Zukunft weg, to ta świetlana przyszłość, która się przede mną otwiera, skończy się nagle. Und mein Kopf trab. I głowę może stracę. Ach, es ist doch nicht so schlimm. No, może nie będzie tak źle. Zu Hause würde ich das nicht gegessen haben. Gdybym był w domu, nie jadłbym tego. Aber hier bin ich in Babylon. Ale tutaj jestem w Babilonii. Vielleicht können wir kurz eben die Geschichte lesen zusammen. Byłoby dobrze, żebyśmy tę historię przynajmniej we fragmentach wspólnie przeczytali. Ich mal sehen genau, was er gemacht hat. I spróbujmy zobaczyć dokładniej, co ten człowiek zrobił. Es ist Daniel Kapitel 1. To jest Księga Daniela i weźmy rozdział pierwszy. Ja, bitte. Wie weit? No, denken können wir fast das ganze Kapitel lesen, ja? Gut. Pierwszy rozdział Księgi Daniela, od pierwszego wiersza. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nabukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego.
On zaś sprowadził je do ziemi Shinar, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata, po czym mieli iść na służbę do króla. Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, a Azariasza Abednegiem. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój Pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż innych młodzieńców w waszym wieku i narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Wtedy Daniel rzekł do nadzorcy, którego przełożony nad sługami dworskimi ustanowił nad Danielem, Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyn do jedzenia i wody do picia. Potem przypatrzysz się nam, jak wyglądamy, jak wyglądają młodzieńcy, którzy jadają pokarm ze stołu królewskiego. I według tego, co zobaczysz, postąpisz ze swoimi sługami. I wysłuchał ich prośby i zrobił z nimi próbę przez 10 dni. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić, i podawał im jarzyny. A Bóg dał tym 4 młodzieńcom znajomość i zrozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. A po upływie czasu, który król wyznaczył, aby ich przedstawiono, przełożony nad sługami dworskimi wprowadził ich przed Nebukadnezara. I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do 1. roku Cyrusa. In the midst of these capitals, w środku tego rozdziału, da steht in Vers 8, w 8. wierszu jest napisane: Daniel nahm sich vor, hat sich entschieden, sich nicht zu verunreinigen. Daniel postanowił nie kalać się potrawami. Vielleicht können wir den Daniel später mal fragen, ob es auch einen Kampf gegeben hat. Może będziemy mieli w przyszłości sposobność, żeby spytać Daniela, jak wyglądała ta walka. Man könnte sich vorstellen, wie er seinem Bett hingekniet ist. Możemy sobie wyobrazić, że on klęczał przy swoim łóżku. Was soll ich tun? I myślał, co mam robić. An der anderen Seite, z jednej strony, darf ich studieren. Myślał sobie, mam możliwość studiowania. Ich darf weiterkommen im Leben. Mogę rozwijać swoje życie, mogę je planować. Ich darf eine neue Zukunft entgegengehen. Ta przyszłość, jaka się przede mną otwiera, jest taka zachęcająca. Ich brauche nur mein Gewissen ein klein bisschen zu vergewaltigen. Ja właściwie muszę tylko tak nieznacznie pogwałcić moje sumienie. An der anderen Seite, z drugiej strony, wahrscheinlich der Tod. Spotka mnie może śmierć. Kein Zukunft. Nie ma przyszłości i śmierć. Was soll ich tun? Co mam robić? Wenn ich Gott treu bleibe, jeśli zostanę wierny Bogu. Und was hat Gott für mich getan? Wierny Bogu, a co Bóg dla mnie zrobił? Gott hat zugelassen, dass ich in die Gefangenschaft kam. Bóg dopuścił, że się znalazłem w niewoli. Was soll ich tun? Co mam robić?
Wir wissen nicht, wie lange er gekämpft hat. Nie wiemy, ile trwała ta wewnętrzna walka. Es kam aber ein Augenblick, ale przyszła taka chwila, dass Daniel von seinen Knie aufstand. Kiedy Daniel wstał z kolan. Man konnte sein ganzes Gesicht sehen, er hatte sich entschieden. I można było zobaczyć na jego twarzy, że on zdecydował. Ich wähle für das Gute. I wybrał to, co dobre. Ich wähle für Gott. Wybieram Boga. Wenn es mir auch das Leben kostet, choćby to miało mnie kosztować życie. Ich werde mich nicht unreinigen. Nie chcę się zanieczyścić. Er hätte zu Azaria gehen können. On by mógł pójść do Azariasza. Also Haupt der, do tego sługi. Und er hätte sagen können. I mógłby powiedzieć. Und ich mache es nicht. Ja tego nie będę robił. Ich tue nicht, was der König sagt. Ja nie będę robił tego, co król rozkazał. So hat er nicht gemacht. Nie, on tak nie zrobił. Nein. Er hat es rechte Art und Weise gesagt. On znalazł właściwy sposób, żeby się zachować. Aspenas ist erschrocken. Ten sługa się przeraził. Hat, no, versuch es nur 10 Tage. Na to mu Daniel powiada, zróbmy próbę na 10 dni. Und Aspenas ist darauf eingegangen und hat den Versuch gemacht. Sługa królewski przystał na propozycję Daniela. Das Leben jedes Menschen wird beeinflusst. To bym chciał podkreślić, że życie każdego człowieka podlega wpływom. Leute denken, ich tue, was ich selbst will. Ludzie myślą, że robią to, co sami chcą. Es ist kein Mensch in der ganzen Welt, welcher tut, was er selbst will. Ale na całym świecie nie ma ani jednego człowieka, który by robił to, co sam chce. Unser Leben wird immer beeinflusst. Nasze życie zawsze znajduje się pod wpływem. Durch Umstände. Okoliczności na nie wpływają. Daniel wollte nicht nach Babylon. Daniel nie chciał iść do Babilonu. Aber es gab Krieg. Ale była wojna. Er wurde mitgenommen. Zabrano go jako jeńca. Er hatte keine Entscheidung darüber. Nikt go nie pytał, czy on chce iść, czy nie. Aber nicht nur die Umstände. Ale nie tylko okoliczności wywierają wpływ. Es gibt zwei andere, dadurch das Leben entschieden wird. Jeszcze dwie inne siły mają wpływ na życie. Wenn man nicht den Weg Gottes geht, jeśli człowiek nie idzie drogą Bożą, ist immer der Satan da, to znajduje się pod wpływem szatana. Um unser Leben zu beeinflussen. I on wywiera wpływ na nasze życie. Wenn wir unser Leben Gott in die Hände geben, jeśli oddajemy nasze życie w ręce Boga, kann er unser Leben führen. To wtedy on może nasze życie prowadzić. Es steht in diesem Kapitel dreimal, dass Gott gegeben hat. W tym rozdziale jest trzy razy powiedziane, że Bóg coś dał. Das erste Mal in Vers 2. Najpierw w wierszu drugim jest napisane. Und Gott gab Joachim, den König von Juda, in die Macht des Nebuchadnezzars. Że Bóg wydał Joachima, Pan wydał Joachima w ręce Nabuchodonozora. Das war etwas Furchtbares. To było coś strasznego. Und darum, dass Joachim, den König Israels oder Judas, ungehorsam war. A to było z tego powodu, że król Joachim był nieposłuszny Bogu. In Vers 9 steht, w wierszu 9 pisze, dass Gott dem Daniel etwas gegeben hat. Że Bóg coś dał Danielowi. Und es steht wieder in Vers 17. I dalej w 17 wierszu też jest napisane. Gott gab diese vier Burschen Erkenntnis, Verstand. Że Bóg dał tym czterem młodym ludziom znajomość i zrozumienie i mądrość. Aber ganz in der Mitte steht dies. Ale w środku rozdziału jest ta treść. Daniel ist aufgestanden. Daniel wstał. Und was auch die Folgen sind. I tak powiedział. Ich wähle. Cokolwiek by mnie spotkało. Ich wähle dafür Gott gehorsam zu bleiben. Wybieram posłuszeństwo Bogu. Ich wähle dafür mich nicht zu verunreinigen. Wybieram to, nie chcę się zanieczyścić, nie chcę się zmazać tymi, kalać tymi potrawami stołu królewskiego. Nun kann ein junger Mensch sich auf viele Art und Weise verunreinigen. Młodzi ludzie mogą na wiele różnych sposobów kalać swoje życie. Und wenn man den Weg der Unreinheit geht, jeśli ktoś idzie taką nieczystą drogą, da kriegt der Satan Macht. To w ten sposób szatan wywiera wpływ na życie człowieka. Aber Daniel sagt nein. Daniel powiedział nie. Wenn es mir auch das Leben kostet, choćby mnie to miało życie kosztować. Ich will mich nicht unreinigen. Nie chcę się pokalać. Und da sehen wir, dass Gott sein weiteres Leben beeinflusst hat. I widzimy, że Bóg wywarł wpływ na dalsze życie Daniela. Es ist für ihn persönlich einen großen Segen geworden.
I ta decyzja stała się przyczyną jego wielkiego osobistego błogosławieństwa. Gott gab ihm Verstand und Erkenntnis und so weiter. Bóg mu dał i znajomość, i poznanie, i zrozumienie. Es ist wunderbar, sich von Gott beschenken zu lassen. To jest coś wielkiego, kiedy Bóg nas może czymś obdarzyć. Aber, ale Daniel hatte auch drei Freunde. Daniel miał też trzech przyjaciół. Ich glaube, es war in England. Zdaje się, że to w Anglii się zdarzyło. Da ging ein junger Mann ins Militär. Poszedł pewien młody człowiek odbywać służbę wojskową. Also, da kam der erste Abend. I nadszedł pierwszy wieczór tego pobytu w wojsku. Und er sollte schlafen gehen. I ten człowiek miał iść spać. Aber es war in der Baracke. Ale mieszkał w jakimś baraku. Und alle seine Kameraden waren da. Wszyscy jego koledzy byli przy nim. Zu Hause hatte er die Gewohnheit, um hinzukriegen bei seinem Bett zu beten. Jak był w domu, to miał zwyczaj klękać przy łóżku i modlić się. Aber in der Baracke. No ale w takim baraku, w takim, w takiej wspólnej sypialni. Unter den Augen von so vielen anderen. Na oczach wielu innych ludzi. Er hat sich so auf dem Bett gesetzt und nachgedacht. Usiadł na łóżku i zaczął myśleć. Eine Stimme hat zu ihm gesagt. Taki wewnętrzny głos zaczął mu coś mówić. Du kannst auch unter der Decke beten. Możesz przecież wleźć pod kot i się zacząć modlić. Dann brauch keines zu merken. To wtedy nikt nie zauważy, że się modlisz. Aber das ist nein, auch nicht ganz recht. Nie, to mu nie pasowało. Und er hat einen Kampf gehabt. No i rozpoczęła się walka wewnętrzna. Endlich, auch wie Daniel, hat er sich entschieden. I tak jak Daniel kiedyś, i on podjął decyzję. Er ist hingekniet. Ukląkł. Er hat nicht sehr ruhig gebetet. I nie modlił się zbyt cicho. Er wartete jeden Augenblick, ein Stiefel gegen den Kopf zu kriegen. I oczekiwał, że za chwilę ktoś go przyjdzie i trzepnie w głowę. Aber es blieb ruhig. Ale pozostał w spokoju. Er hat gebetet. Pomodlił się. Ist aufgestanden. Wstał. Ein bisschen, es war sehr stille. Cisza się zrobiła. Und hat so ein bisschen rumgeschaut. Tak popatrzył kątami oka w jedną, w drugą stronę. Was war das? Co się stało? Bin auch eine andere auf die Knie gegangen. Zobaczył, że jakiś drugi człowiek klęka. Dort noch einer. I dalej jeszcze jeden. Dort ein dritter. I tam jeszcze trzeci. Die anderen hätten es nie gewagt, wenn er es nicht erst gemacht hat. Ci inni nie mieliby odwagi uklęknąć i modlić się, gdyby on pierwszy tego nie zrobił. Und die drei Freunde des Daniels? A tutaj Daniel ma trzech przyjaciół. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja nie wiem. Aber ich fürchte, ale obawiam się, wenn Daniel nicht den Schritt erst gemacht hätte, że gdyby Daniel nie zrobił pierwszy tego kroku, vielleicht hätten die anderen auch nicht den Mut gehabt. To może i tamci jego przyjaciele nie mieliby takiej odwagi. Aber als er aufgestanden ist, ale kiedy on wstał z kolan, und ich wähle den Weg Gottes zu gehen, i powiedział, ja wybieram tę Bożą drogę, hat er nicht nur selbst ein Segen erhalten. On nie tylko sam otrzymał błogosławieństwo. Nicht nur hat Gott ihn beschenkt. Nie tylko Bóg jego obdarował. Er wurde für seine Kameraden zum Segen. Ale on i dla swoich kolegów und stał się błogosławieństwem. Und da stehen sie zu vier zusammen. I mamy ich przedstawione, że oni razem w czwórkę idą. In Kapitel 2 lesen wir, dass sie zusammen eine Gebetsstunde gehalten haben. W drugim rozdziale czytamy, że nawet wspólne godziny modlitwy urządzamy. In Kapitel 2 da hat der Nebukadnezar geträumt. W drugim rozdziale czytamy o tym, że Nabuchodonozor miał sen. Wenn wir sagen, Herr, ich will deinen Weg gehen. Kiedy mówimy tak, Panie, ja chcę iść Twoją drogą. No ja, was können wir machen? No to w jaki sposób to można zrobić? Daniel dürfte studieren. Daniel mógł studiować. Aber ja, ein Segen sein? Ale jak to ma być? Być błogosławieństwem? No ja, eigentlich war er doch noch Sklave. Przecież właściwie on był w dalszym ciągu niewolnikiem. Er konnte jedenfalls nicht wieder nach Hause. W każdym razie nie miał prawa powrotu do domu. Er hatte es besser als die anderen Sklaven. Jego życie było lepsze, pomyślniejsze niż innych niewolników izraelskich. Aber freier Mensch war er nicht. Ale zupełnie wolnym człowiekiem on nie był. Er konnte nicht in Babylon eine große Evangelisation halten. Na przykład nie mógł urządzić wielkiej ewangelizacji w Babilonii. Er hat für Gott gewählt. Wybrał sprawę Bożą. Aber was konnte er eigentlich weitermachen? Ale tak naprawdę, co on mógł praktycznie dalej osiągnąć? Aber Freunde, słuchajcie, przyjaciele. Unser Leben, nasze życie, das Leben jedes Menschen,
życie każdego człowieka. Wie beeinflusst. Znajduje się pod wpływem. Von Satan. Pod wpływem szatana. Oder von Gott. Albo pod wpływem Boga. Und Gott hat es so gemacht, dass der Nebukadnezar geträumt hat. I to Bóg tak zrobił, że Nabuchodonozor miał pewnej nocy sen. Nun ich denke, dass die meisten unsere Geschichte kennen. Ja sądzę, że większość z nas zna tę historię snu króla. Wenn jemand diese Geschichte nicht kennt, kann ich empfehlen, zu Hause zu lesen. Jeśli ktoś nie zna tej historii, bardzo proszę, przeczytajcie ją w domu. Es ist ein bisschen viel, das alles heute Abend zu lesen. Byłoby troszeczkę, ten rozdział jest zbyt duży i nam by czasu zabrakło, żeby czytać cały rozdział. Aber Nebuchadnezzar hat etwas geträumt. Nabuchodonozor miał sen. Und er wurde unruhig. Er wurde wach am Morgen, er war unruhig. Obudził się rano i był bardzo zaniepokojony. Und er konnte sich nicht mehr erinnern, was er geträumt hatte. I co dziwniejsze, nie mógł sobie przypomnieć, co mu się śniło. Also hat er all die Gelehrte von Babylon zusammengerufen. Ściągnął więc wszystkich uczonych z całego Babilonu. Er hat gesagt, powiedział, wenn ihr mir erzählt, was ich geträumt habe und die Bedeutung, bekommt ihr großen Lohn. Powiedział tak, jeśli mi ktoś powie, co mi się śniło i wyjaśni mi znaczenie tego snu, ten otrzyma wielką nagrodę. Ja haben die Gelehrte gesagt, bitte, Majestät, sag uns, was du geträumt hast und wir werden die Auslegung geben. A to ci uczeni powiedzieli tak, wasza wysokość, powiedzcie nam łaskawie, co wam się śniło, my wam sen wyłożymy, rzecz jasna. Ja ich kenne euch. Na to król powiedział tak, ja znam was. I wollt mir das vorlügen? Wy chcecie mnie okłamać. Wenn ihr mir den Traum auslegt, er sagt, was ich geträumt habe, musicie mi najpierw powiedzieć, co mi się śniło. Dann weiß ich, dass auch die Auslegung gut sein wird. Jeśli mi powiecie, co mi się śniło, to ja będę wiedział też, że i wykład snu będzie prawidłowy. Aber Majestät! No, ale wasza wysokość! Das hat kein König je von einem Gelehrten gefragt. Nigdy żaden król nie stawiał takich żądań wobec uczonych. Nun, dann geht euer Kopf ab. A to król powiedział, to wam głowy pozdejmuje. Und der Befehl wurde gegeben. No i ten rozkaz został wydany. Und die Gelehrte von Babylon sollen alle getötet werden. Wszyscy uczeni babilońscy mieli być straceni. Aber dazu gehört auch Daniel und seine Freunde. I do tej grupy należał i Daniel i jego przyjaciele. Und die Geschichte sagt uns, i Pismo Święte mówi nam, dass es dass Daniel mit seinen Freunden zusammen gebetet hat, że Daniel razem z swoimi przyjaciółmi modlił się. Und Gott hat dem Daniel den Traum offenbart. I Bóg objawił Danielowi ten sen, który miał król. Und auch die Auslegung. I również jego wykład. Es war der Traum vom großen Bild von Kopf von Gold und Brust von Silber und so weiter. To był ten sen o tej postaci zrobionej ze złota, ze srebra, z miedzi i tak dalej. Und die Auslegung. A jaki był wykład? Ist zum Teil schon erfüllt. Częściowo już się to wypełniło. Aber der Traum des Nebukadnezars hat heutzutage in 1976 noch große Bedeutung. Ale ten sen Nabuchodonozora ma znaczenie jeszcze również w roku 1976. Co się tam stało? Daniel hatte von Gott einen Segen gekriegt. Daniel otrzymał od Boga błogosławieństwo. Er war ein Segen für seine Freunde. On stał się błogosławieństwem dla swoich przyjaciół. Er hat das Leben der anderen Gelehrten gerettet. On uratował życie innych uczonych ludzi. Und konnte den Nebukadnezar von Gott erzählen. I on mógł opowiedzieć Nabuchodonozorowi o Bogu. Ich weiß nicht, ob Daniel es jemals gemacht hat. I nie wiem, czy to Daniel wtedy zrobił. Ich bezweifle es. I nawet wątpię to. Aber hätte abends beten können. Ale on mogło się tak zdarzyć, że on wieczorem modlił się. Herr, ich danke dir, dass du mein Leben gespart hast. Panie, dziękuję ci za to, żeś ty zachował moje życie. Ich danke dir, dass ich studieren darf. Dziękuję ci za to, że mogę studiować. Bitte Herr, vielleicht gibst du mir die Gelegenheit, auch ein Zeuge zu sein für den mächtigen Nebukadnezar. Może modlił się w ten sposób. I Panie, daj mi też taką możliwość, żebym mógł być świadkiem o Tobie przed Nabuchodonozorem. Der Nebukadnezar war der mächtigste König auf Erden. Ponieważ to był najpotężniejszy król w tamtych czasach. No, ich bezweifle, ob er das gebetet hat. Ich bezweifle, ob er das gebetet hat. Ja, nie jestem całkowicie pewny, czy on tak się modlił. Er, der kleine Daniel. Ten mały Daniel. Gegenüber dem mächtigsten König der Erde zeugen? W stosunku do najpotężniejszego króla ziemi miał być świadkiem o Bogu? Nebukadnezar brauchte nur ein Wort zu sagen. Ten Nabuchodonozor wystarczyło, gdyby jedno słowo powiedział. Kopf ging drauf. Zdjąć mu głowę. Und was geschieht? I co się stało? In Kapitel 2. W drugim rozdziale. Da lesen wir Section 40. Przeczytajmy wiersz 46. Jest to Hälfte.
pierwszą część tego wiersza. Das ist merkwürdig. To coś dziwnego. Da ist ein junger Mann. Jakiś młody człowiek. Ein Jude. Żyd. Na. No. Und was geschieht? I co się dzieje? Der mächtigste König auf der ganzen Erde fällt für ihn auf die Knie. Najpotężniejszy król ziemi pada na kolana przed nim. Aber das hatte Daniel wunderbar organisiert. Ale Daniel to zorganizował w fantastyczny sposób. Man sagt, dass die Juden schlau sind. Mówi się, że Żydzi są chytrzy. Aber keine Schlauheit hätte das erreichen können. Ale żadną chytrością nie osiągnięto by tego. Daniel wurde ein Segen für den mächtigsten König auf der ganzen Erde. Daniel stał się błogosławieństwem dla najpotężniejszego króla tamtych czasów. Für sich selbst? Dla siebie samego był błogosławieństwem. Für seine Freunde? Dla swoich przyjaciół. Für alle Gelehrte in Babylon? Dla uczonych ludzi w Babilonie. Für den mächtigsten König auf der Erde. I dla najpotężniejszego króla tamtych czasów. Wie kam das? Jak do tego doszło? Daniel stand auf. Daniel stał z kolan. Mit festberaten Blick in den Augen auf den Gesicht. Ich werde mich nicht verunreinigen. Z mocnym postanowieniem w sercu, z takim wyraźnym, z wyraźną decyzją. Ja nie chcę się pokalać. Ich wähle für Gott. Ja wybieram Boga. Ich bin keinem. Jestem niczym. Ich kann nichts. I nic nie potrafię. Aber Gott hat es gesehen. Ale Bóg może. Gott hat es organisiert. I Bóg to zorganizował. Es steht in 2. Chronik, dass die Augen des Herrn durchläufen die ganze Erde. W drugiej księdze Kronik jest opisane, że oczy pańskie przeglądają całą ziemię. Gehört Warschau auch dazu? Czy Warszawa też do tego należy? Denke doch. Ja sądzę, że tak. Um sich stark zu beweisen, aby wyraźnie przekonać się. Den welchen Herz für ihn sind. Dessen Herz für ihn. Gdzie są ci, którzy z sercem należą do niego? Selbstverständlich. Oczywiście. Haben alle dort am Hof davon gehört. Wszyscy ludzie, którzy na dworze byli, usłyszeli o tym. Nicht nur von Daniel. Nie tylko od Daniela. Die Menschen haben nicht gesagt, ach, dieser Daniel, das ist doch ein wunderbarer Mensch. Ludzie nie mówili w ten sposób, Daniel to jest taki udany człowiek. Taki udany. Sie haben gesprochen von Gott Daniels. Mówili o Bogu Daniela. Die Geschichte geht weiter. I ta historia jego życia dalej się toczy. Kapitel 4. W czwartym rozdziale. Sagen wir so, also die Botschaft von Gott ging durch das ganze Land. A więc przez ten czyn Daniela poselstwo o Bogu rozszerzone zostało na cały kraj. Daniel hat es nicht organisiert. Daniel tego nie sprawił, nie urządził tego. Überall wird gesprochen von Gott Daniels. Wszędzie w całym kraju mówiono o Bogu Daniela. Vielleicht willst du nicht, dass jemand von dir redet. Może nie chcesz, żeby inni o tobie mówili. Das braucht doch nicht. I tak nie musi być. Aber wenn Menschen von deinem Gott reden dürfen. Ale gdyby ludzie mogli zacząć mówić o twoim Bogu. Und wir kommen zu Kapitel 4. Przejdźmy do czwartego rozdziału. Und lesen wir am Anfang etwas ganz Merkwürdiges. Na początku czytamy znowu coś dziwnego. König Nebuchadnezzar macht eine Proklamation. Król Nabuchodonozor ogłasza decyzję, proklamację uroczystą. An alle Völker, Nationen und Zungen auf dem ganzen Erdboden wohnen. Do wszystkich narodów, języków i plemion, które żyły na całej ziemi. No ja, er war der mächtigste König auf Erden. On był najpotężniejszym królem tamtych czasów. Er könnte das machen. Mógł tego dokonać. Lesen wir Vers 1, 2 und 3. Przeczytajmy z czwartego rozdziału wiersz 1, 2 i 3. Ja, Nabukadnezar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. Als ja, drei auf gelesen, ja? Als Daniel aufstand von seinen Knien. Kiedy Daniel wstał ze swoich kolan. Ich werde mich nicht verunreinigen. I kiedy postanowił, że nie dopuści do tego, żeby się pokalać. War die Frage, was wird geschehen? To w jego sercu, czy w ogóle, było problemem. Co się z nim stanie? Aber Gott hat ihn gesegnet. Ale Bóg go pobłogosławił. Zum Segen gemacht für seine Freunde. Uczynił go błogosławieństwem dla jego przyjaciół. Zum Segen gemacht für Aspenas. Błogosławieństwem dla przełożonego nad sługami królewskimi. Zum Segen für die anderen Studenten.
błogosławieństwem nad innymi studentami. Zum Segen gemacht für die Gelehrten. Błogosławieństwem dla uczonych ludzi w Babilonie. Zum Segen gemacht für Nebuchadnezzar. Błogosławieństwem dla króla Nabuchodonozora. Das Zeugnis ging durch das ganze Land. I świadectwo Bogu rozeszło się po całym kraju. Und hier? A tutaj? Da geht die Botschaft Gottes aus an alle Völker, Nationen, Zungen in der ganzen Erde. A teraz jest coś jeszcze większego. To poselstwo o Bogu rozchodzi się do wszystkich narodów, plemion i języków. Aber das ist etwas Großes. To jest coś wielkiego. Und was hat der König Nebuchadnezzar alle Völker der Erde gesagt? I cóż Bóg Nabuchodonozor ogłosił wszystkim narodom ziemi? Ich will euch erzählen, welcher mächtiger König ich bin. Czy takie ogłoszenie wydał? Chcę wam opowiedzieć, jakim wielkim królem jestem. Nein. Nie. Er hat gesprochen vom Gott Daniels. Nie. Mówił o Bogu Daniela. Wer es nicht gelesen hat, kann zu Hause lesen, wie das kam. Kto tego nie czytał, proszę, niech przeczyta to w domu, jak doszło do tego aktu. Aber als Daniel von seinen Knie aufstand. Ale kiedy Daniel stał z swoich kolan. Und sich entschieden hatte, den Weg Gottes zu gehen. I kiedy postanowił, że będzie żyć z Bogiem. Er hat sich nie denken können. Nigdy by nie pomyślał nawet o tym. Aber dadurch haben alle Völker, Nationen, Zungen auf der ganzen Erde von seinem Gott gehört. Ale przez ten czyn Daniela, wszystkie ludy, narody i języki ziemi usłyszały o jego Bogu. Er hätte seine Freunde sagen können. Mógłby do swoich przyjaciół tak powiedzieć. Vielleicht könnten wir mal einen Saal bieten und in Babylon eine Evangelisation veranstalten. Mógłby tak powiedzieć. Słuchajcie, przyjaciele, wynajmiemy jakąś salę w Babilonie i urządzimy ewangelizację. Das war schon etwas Großes gewesen. To by może było duże przedsięwzięcie. Aber hat sein Leben Gott hingegeben. Nie. On dał swoje życie Bogu. Und Gott hat's organisiert. I Bóg to wszystko urządził. Und die ganze Erde hat ziemia von Gott Daniels gehört. Usłyszała o Bogu Daniela. Wir sagen auf Holländisch, kleine Ursachen, große Folgen. Mówimy po holendersku, że są nieraz małe... zaczyna się od małego, ale rozwija się i osiąga jakaś sprawa wielki kształt. Can't speak for the Polish, nie? Polish, aby stępnie jest. Oh, ja. Die ganze Erde, alle Völker. Cała ziemia, więc to się odnosiło do wszystkich ludzi. Kann man weitergehen? Mamy dalej iść? Ja. Tak. Als Daniel von seinen Knien aufstand. Kiedy Daniel stał z kolan. Und gesagt hat, ich wähle den Weg Gottes zu gehen. I powiedział, wybieram drogę z Bogiem. Hatte Daniel nicht gewusst. Daniel nie wiedział. Dass 2500 Jahre später. Że 2500 lat potem. In Warschau. W Warszawie. Menschen über seinen Gott reden würden. Będą ludzie mówić o jego Bogu. Durch 2500 Jahre hindurch. Po 2500 lat. Sind die Prophezeien von Daniel den Menschen zum Segen geworden. Proroctwa Daniela są błogosławieństwem dla ludzi. Ich lese gerne im Buch Daniel. Ja chętnie czytam Księgę Daniela. Und Daniel redet von der Wiederkunft Christi. I Daniel mówi też o powtórnym przyjściu Chrystusa. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Erde wohnt in seiner Zeit. Ja nie wiem, ile ludzi żyło na ziemi w tych czasach, kiedy on żył. Vielleicht war es 100 Millionen, ich weiß nicht genau. Może było na ziemi 100 milionów ludzi, nie wiadomo. Aber durch alle Zeiten hin. Ale poprzez tę całą historię od jego czasów poczynając. Für hunderte und tausende Millionen Menschen. Dla setek, dla tysiąców milionów ludzi. 2500 Jahre hin. 2500 lat po nim. Ist Daniel zum Segen geworden. Daniel jest błogosławieństwem dla innych. Und ist es heute noch. I jeszcze dzisiaj tak jest. Was ein wunderbarer Mensch. To był cudowny człowiek. Nein. Nie. Er hat einen wunderbaren Gott. Nie, on miał cudownego Boga. Und der Gott Daniels, i Bóg Daniela, kann auch dein Gott sein. Może też być twoim Bogiem. Und der Weg Daniels, i ta droga, którą poszedł Daniel, kann auch dein Weg sein. Może być też twoja droga życia. Ich werde nicht sagen, dass es bei dir auch genauso gehen wird. Ja nie chcę przez to, co mówię, powiedzieć, że i twoje życie dokładnie tak jak jego się potoczy. Aber eins ist ganz bestimmt. Ale jedno jest całkowicie pewne. Wer sagt, Herr, ich wähle deinen Weg. Jeśli ktoś powie tak, Panie, wybieram Twoją drogę. Der bekommt einen großen Segen. Ten otrzyma wielkie błogosławieństwo. Wer sagt, Gott, ich wähle deinen Weg. Jeśli ktoś powie, ja wybieram, Boże, Twoją drogę. Ich will nicht den Weg der Unreinheit gehen. Ja nie chcę iść drogą nieczystą. Diese Welt ist voll Unreinheit. I ten świat jest pełen nieczystych rzeczy. Ich wähle den Weg der Reinheit. Nie, wybieram drogę czystą. Wenn du diesen Weg wählst, jeśli tę drogę wybierzesz, dann kann ich dir garantieren,
to mogę ci zagwarantować, dass du nichts tun kannst, że możesz nic nie robić. Aber dass Gott die Umstände in deines Lebens wird organisieren. Ale Bóg całe życie i okoliczności twojego życia urządzi ci, zorganizuje ci. Herr Jesus wird Menschen auf dein Pfad bringen. Pan Jezus będzie ludzi posyłał na twoją drogę. Und es wird Menschen geben. I będą ludzie. Die sagen, ich danke dir. Którzy będą przychodzić i mówić, dziękuję ci. Dass du den Weg Gottes gegangen bist. Dziękuję ci, żeś poszedł Bożą drogą. Dass du bist mir zum Segen. Stałeś mi się błogosławieństwem. Wie hat's angefangen? Jak się zaczęło? Dan ist aufgestanden. Daniel stał z kolan. Sein ganzes Gesicht hat es gesagt. Ich wähle den Weg Gottes. Jego wyraz twarzy był świadectwem, że on wybiera Boga. Darf ich noch einen Text lesen zum Schluss? Czy mogę jeszcze na koniec jeden wiersz przeczytać? Im zweiten Chronik, Kapitel 12. W drugiej księdze Kronik, w rozdziale 12 czytamy. Zweite Buch der Chroniken, Kapitel 12. Ja. Und es handelt sich über Rehabiam. Druga księga Kronik, 12 rozdział. Tutaj chodzi o Rehabeama. Vers 14. Weźmy wiersz 14. Da steht, er hat getan, was übel war. To jest napisane, druga księga Kronik, rozdział 12, wiersz 14, strona 482 w Nowej Biblii. Jest tak napisane. Er hat das czynił zaś to, co złe. Warum? Dlaczego? Er wollte sündigen. Ponieważ chciał grzeszyć. Er wollte Gott verfluchen. Ponieważ chciał Boga przeklinać. Er wollte die Unreinheit suchen. Ponieważ szukał nieczystych rzeczy. Er wollte schlechte tun. Ponieważ chciał czynić to, co złe. Nein? Nie. Steht nicht da? To nie jest napisane. Was steht da? Co tu jest napisane? Er hat getan, was übel war. Czynił zaś to, co złe. Denn er hat sein Herz nicht darauf hingesetzt, den Herrn zu suchen. Gdyż nie zwrócił swego serca, aby szukać Pana. Der Rehabiam hat gut angefangen. Rehabiam dobrze zaczął swoje życie. Er hatte wunderbare Möglichkeiten. On miał ogromne możliwości. Er hat ein Friedensreich geerbt. On odziedziczył królestwo. Er hat Macht geerbt. Otrzymał moc. Er hat Reichtum geerbt. Miał bogactwo. Er hatte alle Möglichkeiten. Miał wszystkie możliwości. Um für die ganze Welt ein Segen zu werden. I mógł być błogosławieństwem dla całego świata. Und er wurde ein Fluch. Ale stał się przekleństwem. Warum? Dlaczego? Er hat nicht das Schlechte gesucht. On nie szukał złych rzeczy. Er hat nur vernachlässigt zu sagen, Herr, ich wähle deinen Weg. On jednej rzeczy nie zrobił. Nie powiedział, Panie, ja wybieram twoją drogę. Und da stand der Teufel. A po tej stronie był diabeł. Daniel, sein Leben wurde von Gott organisiert. Daniel swoje życie pozwolił organizować Bogu. Satan hat viele Sachen in Leben des Rehabiams organisiert. A szatan wiele rzeczy zorganizował w życiu Rehabeama. Er wollte das Schlechte nicht. On nie chciał złego. Aber hat eins vernachlässigt. Ale jednej rzeczy zaniechał. Och, er hat auch so viel zu tun. Był taki zajęty. Er hat vergessen hinzuknien. On zapomniał uklęknąć. Ein Prediger in Amerika hat mal dies gesagt. Ten kaznodzieja, głoszący Słowo Boże w Ameryce, tak kiedyś powiedział. In einer großen Jugendversammlung. W takim wielkim zgromadzeniu młodzieżowym. Junge Menschen. Powiedział, słuchajcie młodzi ludzie. In deinem Zimmer. Tam, gdzie jesteś, w swoim pokoju. Ist der Teppich ganz verschleißt. Also kaputt. Teppich. Dywan jest... To jest verschleißt. Ja, verschleißt. Wytar. Ja? Vor dem Spiegel. A przed lustrem. Ja. Aber vor deinem Bett. Ale przy twoim łóżku. Wo du hinknien sollst. Tam, gdzie powinieneś klękać. Sieht der Teppich aus, als ob er gestern gekauft worden ist. Jest taki nowiutki, jakbyś go wczoraj kupił. Bruder Mietek hat mich daran erinnert. Brat Mietek mi o czymś wspomniał. Dass ich vor paar Jahren mal ein Beispiel gebracht habe. Że kilka lat temu pewną ilustrację opowiedziałem młodzieży. Vielleicht kann ich damit Schluss machen. Może spróbuję tę ilustrację powtórzyć. Es handelt sich auch über zwei Menschen. To chodzi również o dwóch ludzi. Es war ein junger Mann. Był pewien młody człowiek. Und er hat getan wie Daniel.
I zrobił taki uczynek, jak Daniel zrobił. Er hat sein Leben für Gott gelebt. Ofiarował swoje życie Bogu. Und er wurde ein großer Segen. I stał się błogosławieństwem. Er wurde alt. Później zestarzał się. Und da kam der Zeit, dass Gott ihn hinweggenommen hat durch den Tod. I przyszedł czas, że Bóg go zabrał. On umarł. Es ist nur ein Gleichnis. To jest tylko takie opowiadanie, taka ilustracja. Also an der anderen Seite entwachte, aufwachte. I kiedy on umarł i obudził się po tamtej stronie, da war er in einem wunderbar herrliches Land. Znalazł się w pięknym kraju. Es war wunderbar hell Licht. W wspaniałej światłości. Obwohl es keine Sonne. Nie było wprawdzie żadnego słońca. Schöne Blumen, alles war herrlich schön. Wszędzie były piękne kwiaty i był pięknie wszystko wyglądało. Und da stand ein Engel. I spotkał anioła. Engel hat ihn bei der Hand genommen. Anioł wziął go za rękę und hat ihn durchs Land geführt. I poprowadził go przez ten piękny kraj. Und ja, er hat rumgeschaut, ganz erstaunt. Ten człowiek taki zdziwiony oglądał się po tym kraju, po którym prowadził go anioł. Alles war so wunderbar, so herrlich. Wszystko było takie wspaniałe, takie piękne. Er hatte kein Augen genug. Oczu mu nie starczało na to, żeby patrzeć. Aber auf einmal, ale nagle kiedyś, da sieht er weiter vor sich ein hell strahlendes Licht. Zobaczył gdzieś daleko, daleko przed sobą jakiś świecący punkt. Alles war sehr licht. Wszystko było bardzo świetliste. Aber das war noch viel lichter. Ale tam zobaczył przed sobą coś, co było jeszcze jaśniejsze. Er hat aufgeschaut. Popatrzył się na to. Und das Licht kam näher. I to światło zaczęło się zbliżać. Als es näher kam, hat er gesehen, das Licht strahlt von einem Menschengestalt aus. I kiedy to światło się przybliżyło tak dalece, że on mógł się jemu dokładnie przyjrzeć, zobaczył, że to światło wypływa z pewnej ludzkiej postaci. Er hat alles anderes vergessen. Ten człowiek o wszystkim zapomniał. Er kontynuował das Licht schauen. Tylko skoncentrował się na oglądaniu tego światła. Ganz verwundert. Był pełen zdumienia. Und die Gestalt kam näher und näher. I ta postać świetlista zbliżała się coraz bardziej i coraz bardziej. Und hat auf einmal zum Engel gesagt. I nagle ten człowiek powiedział do tego anioła. A wer ist das? Pyta się, pyta, kto to taki? Und da kam die Antwort des Engels. I wtedy anioł temu człowiekowi odpowiedział. Das bist du selbst, wie du sein wirst in tausend Jahren. Zeit. To jesteś ty, taki jaki będziesz za tysiąc lat. Der zweite Mann starb auch. Ten drugi człowiek. Aber hat Gott też umarł. Nicht gedient. Nie służył Bogu. Er hat nicht gemacht wie Daniel. Nie zrobił tak jak Daniel. Er hat gemacht wie Rehabiam. Zrobił tak jak postąpił Rehabeam. Er hat auch seine Augen geöffnet an der anderen Seite. On umarł i też jemu się otworzyły oczy po tamtej stronie. Es war aber nicht schön hell Licht. Ale nie znalazł się w pięknym otoczeniu. Es war neblig, es war wolkig. Była mgła i były chmury tam, gdzie się znalazł. Es waren keine schöne Blumen, es war nur Wüste. Nie było kwiatu, była pustynia. Alles war dunkel und schwarz herum. Był mrok i ciemność tam, gdzie się znalazł. Und er hatte Angst. I ten człowiek się przeraził. Und auf einmal sieht er auch etwas da vor sich. I pewnego razu też zobaczył coś przed sobą. Eine schreckliche Gestalt. Jakąś straszną postać. Er hat alles vergessen um sich herum. Zapomniał o wszystkim, co go otacza. Das schreckliche Gestalt kam näher und näher. I ta straszna postać zaczęła zbliżać się do niego coraz bardziej. Und in schrecklicher Angst. I opanował go okropny strach. Hatte die Hand des Engels gegriffen. Schwycił się za rękę anioła. Aber was ist das? I zaczął się pytać, co to takiego jest. Und da kam die Antwort. I usłyszał odpowiedź. Das bist du selbst. To jesteś ty sam. Wie du sein wirst in tausend Jahre Zeit. Za tysiąc lat taki będziesz. Amen.